korzystam z takiego bezprzewodowego mikrofonu, no i chcę umieścić sobie go na kasku, żebym cały czas miał go w polu widzenia aparatu, niezależnie od tego, w którą stronę będę zwrócony, bo czasami tracę zasięg i na montażu mam problem przez to, że jestem odwrócony na przykład tyłem do kamery, ciałem zasłonię mikrofon, no i będąc daleko od kamery mam problemy z zasięgiem, więc postaram się go zamocować tutaj. Sam mikrofon puszczę sobie gdzieś tutaj, no i będę miał gadający kask. No i spoko. Kabel ułożony, puszczony, mikrofon jest. Nadajnik jest na czubku kasku, więc zasięg powinien być lepszy. Sprzęt gotowy, więc idziemy pojeździć na przednim kole. Obiecałem Wam, że spróbuję wskoczyć na ten sprzęt rowerem, ale niestety cały się buja, więc nic z tego nie będzie. A ja dzisiaj jestem na miejscówce z takim oto pięknym skosem, na którym uczyłem się jeździć na przednim kole. No i dzisiaj plan mam taki, żeby nagrać poradnik z tego, bo kilka osób prosiło, żebym wytłumaczył, jak nauczyłem się tej sztuczki, więc zaczynamy rozgrzewkę. No i dobra, pojeździłem sobie, zjechałem kilka razy, zastanowiłem się, o co właściwie w tej sztuczce chodzi, co ciekawego mogę Wam przekazać, więc już wizję mam. Całość zobaczycie jutro w poradniku, no a ja zbieram się za nagrywanie go. Ja chcę nagrywać poradnik, a tu zaczęło tak wiać, że nie wiem, jak sprawdzi się ten mikrofon, ale mam nadzieję, że audio do poradnika będzie... Musiałem zmienić miejscówkę, bo na górze tak wiało, że... Obawiałem się o to, że audio będzie tragiczne. Ja poradnik mam już prawie nagrany. Jeszcze chcę dograć ujęcie, jak pracuję palcem na dźwigni hamulca. Więc ustawiłem GoPro. No i mam nadzieję, że będzie to pięknie widać. No i dobra, poradnik nagrany. Strasznie wiało, przeszkadzało mi to okrutnie, zrobiło się zimno, w ogóle 4 stopnie, więc nie jest zbyt przyjemnie, ale finalnie wszystko jest ogarnięte. Nagrałem kilka ciekawych ujęć z perspektywy GoPro, żeby pokazać dokładnie, jak pracuje dźwignią hamulca, więc mam nadzieję, że to się przyda oglądającym, a ja tymczasem zwijam żagle i lecę na jakąś miejscóweczkę, która jest za tymi blokami. Na miejscówce jest woda, więc pobawimy się trochę w trial, poskaczę z grzybka na grzybek, mam nadzieję, że się nie wykąpię, bo temperatura nie jest do kąpieli dobra. Korzystając z miejscówki, zrobię jeszcze zdjęcie na Instagrama. Cyk. No i jest. No i dobra, chwilę pojeździłem. Zrobiło mi się ciepło, więc trzeba wracać i korzystać z temperatury ciała do domu, bo mam kawałek. No i cóż, przede mną montaż, więc do zobaczyska. A timelapse z góry nagrywa się GoPro, które z powerbankiem podpiąłem do statywu. No i wszystko po to, żeby urozmaicić troszeczkę ten odcinek. I kilka osób pytało mnie, czym jest to urządzenie, czyli ten panel. On służy do przyspieszenia pracy, jeżeli chodzi o kolor korekcję, czyli możemy zmieniać tutaj światła, cienie, kolory, saturację. Mamy
całą masę narzędzi wyciągniętych na pulpit, więc nie musimy myszką szukać, zmieniać ustawień, tylko po prostu sobie kręcimy gałeczkami i bardzo precyzyjnie możemy operować tym, jak obraz wygląda. I korzystając z tej przerwy, zrobię sobie małe rolowanie. Rolowanie przydało się i to bardzo, bo czuję delikatne zakwasy w udach po wczorajszych wykrokach. No a na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Ja dodaję jeszcze to ujęcie do filmu i dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie.